redaktorze, witam wszystkich radiosłuchaczy, no i moich kochanów mieszkańców gminy Ełk. Dzień dobry. A no właśnie, to u tych mieszkańców, zaczynamy od tego, od burzy, która na początku lipca w Ełku i okolicach przeszła z gradem, z naprawdę ogromnymi opadami deszczu. Czy straty w nich poniosła także gmina Ełk i jej mieszkańcy? Niestety tak, i to ogromne straty. 6 sołectw w gminie Ełk ucierpiało w wyniku tej nawałnicy z gradobiciem, która przeszła w poniedziałek, dokładnie to było 11 lipca. Grad miał wielkość tak naprawdę piłeczek ping-pongowych, a wśród sołectw, które najbardziej ucierpiały i których wichura dokonała znacznych zniszczeń, znalazły się takie sołectwa jak Bobry z Dunki, Bajtkowo, Suczki, Mostołty, Białojany z Dedy oraz Nowa Wieś Ełcka. Nawałnica, której ten silny wiatr towarzyszył, połamała bardzo wiele drzew, które zatarasowały nam nasze lokalne drogi, a szkody, które w wyniku tego powstały w uprawach polowych, naprawdę są ogromne. Zniszczeniu uległy też budynki inwentarskie. Chcę też powiedzieć, że już dzień po nawałnicy do gminy zaczęły spływać wnioski rolników o oszacowanie szkód i do dnia dzisiejszego wpłynęło tych wniosków ponad 50. Komisja rozpoczęła straty, niestety z uwagi na wielkość i rozmiar strat wszystko jeszcze trwa. Największe zniszczenia są w uprawach kukurydzy, która tak naprawdę jest główną rośliną uprawową, paszową producentów mleka na naszym terenie i sięgają one aż 70% upraw. Tam, gdzie kwiat kukurydzy był wykształcony, doszło do jego ścięcia lub znacznego uszkodzenia. W zbożach, zwłaszcza owies, został tutaj potraktowany w sposób brutalny przez grad. Zostały praktycznie zupełnie zniszczone uprawy. Na polu została tylko słoma. Pszenica i inne zboża zostały zniszczone w zależności od gospodarstwa od 30 do 60%. Na jaką pomoc mogą liczyć rolnicy? Niestety problem jest w tym, że znaczna część upraw nie była ubezpieczona, dlatego rolnicy są w bardzo trudnej sytuacji. Wiadomo już, że rolnicy mogą skorzystać z kredytów klęskowych na odtworzenie produkcji, ale dla wielu z nich to jest dobre rozwiązanie, ale nie mogą z niego skorzystać, ponieważ spłacają już oni kredyty klęskowe, które udzielone były w poprzednich latach, bo te nawałnice i różne tego typu zdarzenia powtarzają się w kolejnych latach coraz częściej. Poza tym ceny produktów rolnych, zwłaszcza mleka, i tutaj chciałbym zwrócić się do, że tak powiem, do rządzących, spadają. Z tygodnia na tydzień jest coraz gorzej i producenci mleka to nie mają za co odtwarzać swoich środków produkcji. Dlatego też będę apelował do wojewody warmińsko-mazurskiego o inną formę pomocy, bo pomimo, że w ustawie jakby nie spełniamy norm zakwalifikowania nas do uznania naszego obszaru za obszar klęski żywiołowej, o tyle będę starał się, żeby wojewoda, oprócz tego, co proponuje dotychczas, żeby uruchomił jakieś dodatkowe środki i żeby wspomógł naszych rolników, bo uważam, że trzeba. Mam nadzieję, że rząd pochyli się nad tym i liczę tutaj też na pomoc i posła, i senatora z naszego terenu.